czy się spotkacie. Dzisiaj wróżba o wszystkich tych, którzy nie mają kontaktu, którzy mają jakiś kryzys, może nie widzą się ze swoją osobą kochaną. Zobaczmy, czy w ogóle się jeszcze spotkacie. Witam serdecznie wszystkich kochanych subskrybentów, którzy regularnie odwiedzają mój kanał i również wszystkich nowych widzów, którzy znaleźli dopiero orakel miłości u Loeli. Zapraszam wszystkich nowych słuchaczy do subskrybowania mojego kanału z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne moje wideo z wróżbami. Zapraszam również Was do komentowania, do wymiany energii między nami, ponieważ te wróżby kolektywne są dla Was. Więc chcę czuć również na moim kanale Waszą obecność. Nieraz wystarczy komentarz z małym smajlikiem, z jednym słowem, z jednym zdaniem. Także zapraszam do komentowania, do lajkowania, do subskrybowania. Na wróżby indywidualne zapraszam oczywiście wszystkich poprzez kontakt e-mailowy ze mną. Mój e-mail loelia.oracle@gmail.com. Ten e-mail znajdą Państwo oczywiście pod moim filmikiem i również w komentarzach umieszczam ten e-mail, adres e-mailowy, byście Państwo do mnie pisali o wróżby indywidualne. Oczywiście wróżby indywidualne są na podstawie Waszych konkretnych pytań do kart, zdjęć, dat urodzenia, czyli są skupione tylko na Was. Kochani, czy się jeszcze w ogóle spotkacie? Pierwsza grupa, obelisk, kwarc górski. I druga grupa, kryształ. Wybierzcie sobie jeden z tych przedmiotów. Grupa pierwsza i grupa druga. Wróżba oczywiście jest z kart Tarota i Lenormanda. Zaczynamy od grupy pierwszej. Czy się jeszcze spotkacie? Koło fortuny. Odpowiedź tak. Spotkacie się jeszcze. Ta sytuacja, która jest teraz, jakaś niejasna, skomplikowana, trudna, wyjaśni się nagle, raptownie, błyskawicznie. Czyli nawet jeśli jesteście teraz pod wozem, nieszczęśliwi, zawiedzeni, rozżaleni, to będziecie na wozie, tak jak tutaj ta karta pokazuje, i będziecie szczęśliwi, szczęśliwe. Sytuacja się odwróci raptownie na lepsze. Zobaczmy, co to powiedzą karty Lenormanda. Czy się jeszcze spotkacie? Oj, wypadły mi od razu. Są jakieś blokady, lęki, trudności, ale jest spełnienie również marzeń, by się spotkać. Coś rzeczywiście się zakończyło, umarło. Jest coś niewyjaśnione między Wami, dlatego jest trudno, by zacząć jakiś kontakt między Wami, ale ta sytuacja się ulepszy, polepszy, wyzdrowi. Widzimy tutaj uleczenie sytuacji, rozrośnięcie się, rozwinięcie się kontaktu. I pomimo tych strasznych blokad, pomimo tego, że są właśnie tutaj Wasze spotkania, rozmowy, komunikacja zahamowane, ciężkie, obciążone, to jest tutaj chęć, marzenie o tym, by to wyzdrowić, uzdrowić. I tutaj są jakieś głębsze emocje. Coś między Wami rzeczywiście umarło, jest tutaj śmierć, ale śmierć każda mówi o nowym początku, o zmartwychwstaniu. I to, by coś zmartwychwstało, się zmieniło, wymaga wyjaśnienia tutaj niejasnych, skomplikowanych, jakichś nieklarownych spraw, problemów. Czyli te chmury, które są tutaj ciemne, smutek, trzeba wyjaśnić, by nadeszło znowu słońce, by nadeszły to znowu dobre chwile. Także tutaj trzeba oczywiście czasu wyjaśnienia, rozmów i uzdrowienia całej tej sytuacji, ale spotkacie się. Czyli moja wróżba jest na najbliższe 3 miesiące. I w najbliższych 3 miesiącach jest szansa, że się spotkacie. Dziękuję grupie pierwszej.
I zapraszam teraz grupę drugą. Grupa druga wybrała ten oto przedmiot. To jest taki kryształ właśnie piękny, przezroczysty. Także zapraszam grupę drugą. Czy się jeszcze spotkacie? Siła. Karta siły. Karta siły mówi o tym, że wymaga to, byście się wy razem jeszcze spotkali, byście się spotkali w ogóle, by doszło do spotkania, wymaga to ogromnego wysiłku i ogromnej pracy. Musicie sobie zdawać z tego sprawę, że żeby się spotkać, to musicie oboje bardzo ciężko pracować nad tym, by się udało. No, ta karta mówi również oczywiście o silnym przyciąganiu, co spowoduje to, że się chcecie spotkać. Silna seksualność, silne przyciąganie, chemia, jakaś magnetyczność, właśnie to, że właśnie się przyciągacie, spowoduje, będzie to ważny jakby tutaj punkt do tego, by się spotkać. Natomiast, żeby wyszło coś z tego spotkania, żeby naprawić sytuację obecną, wymaga to na pewno bardzo dużej pracy i siły wręcz lwa, animalicznej siły lwa i łagodności baranka, by się jeszcze bardziej nie pokłócić, by bardziej się nie pogrążyć w jakichś komplikacjach i problemach. Więc tutaj wymaga to takiej równowagi, tak? Właśnie bardzo dużej siły, namiaru pracy, bardzo no, dużej inwestycji pracy w to, ale również łagodność baranka, czyli spokój, opanowanie, cierpliwość. Ale jest szansa, że dojdzie do spotkania, ponieważ jest właśnie silna seksualność też, która Was bardzo tutaj magnetyzuje. Zobaczmy, co dopowiedzą karty Lenormanda do tego tematu. Czy się jeszcze spotkacie? Coś zostało odcięte, zostało jeszcze również zranione, odcięte szczęście, jakiś fałsz, zdrada, może kłamstwa, intrygi. Ktoś jest w tym związku nieszczery. Nieszczery, jest nieufność, jest poprzez tą nieszczerość, nieufność, być może zdradę, kłamstwa, dwulicowość, jest tutaj zranienie i zerwanie, absolutna blokada, zerwanie wszystkich tutaj kontaktów. Natomiast jest szansa na wyjaśnienie. Jest szansa na wyjaśnienie i jest szansa na spotkanie. Widzimy tutaj, jeśli właśnie włożycie dużą siłę, tak, dużą siłę, dużą, zainwestujecie swoją pracę w ten związek, oboje, to jest szansa na wyjaśnienie tych wszystkich komplikacji, spraw i jest szansa na spotkanie. Jest karta Pargo, czyli karta spotkania właśnie. Ale, tak jak mówię, wymaga to dużej cierpliwości i dużej pracy. I ze strony obojga Was, ponieważ tutaj jesteście, nie wiem, jest któreś z Was, albo nawet i oboje, zranieni bardzo. I bardzo żeście tutaj zablokowali, bardzo żeście tutaj zerwali coś błyskawicznie, tak, zakończyli. I tutaj jest jakaś dwulicowość, jakiś fałsz, być może nawet granie na dwa fronty, być może zdrada, nie pokazywanie swojej autentycznej twarzy i swoich uczuć. Także to wszystko trzeba wyjaśnić i wtedy będzie karta szczęścia, pokazuje sukces. Także życzę Wam dużo spokoju, jakby łagodności baranka i siły lwicy, by to wszystko rzeczywiście unieść, ponieważ tutaj coś się mogło wydarzyć w tej konstelacji, co nie daje Wam ufności dalej w ten związek lub nie ufacie temu partnerowi czy partnerce. Także to trzeba wszystko tutaj bardzo, bardzo dokładnie wyjaśnić. I jest wtedy, jak widzimy, karta spotkania. To spotkanie może być również w realnym otoczeniu lub również wirtualnie. Może się to wydarzyć poprzez internet, kamerkę i tak dalej. Dziękuję serdecznie wszystkim widzom, dziękuję dwóm grupom, dziękuję słuchaczom, dziękuję subskrybentom. I do usłyszenia, kochani, już wkrótce.